Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Kraków się kłania niziutko. No a myślisz, że Warszawa to nie. I od razu od zaczepek zaczynasz. Już. Zawsze zarozumiała Warszawa, stolica. Czy wy w tym Krakowie możecie się pohamować z tą agresją, z tym nieustannym obrażaniem uczuć religijnych warszawskich, z tą hańbą i zdradą, którą, no, która jest u was na porządku dziennym? U nas jest tak, u nas od 1866 roku na porządku dziennym zdrada. Ale to wy obrażacie uczucia religijne. O, przepraszam, u nas ten uczuć religijny. Nie, powiem ci tak, wyglądasz jak przysłowiowy Krakus, który przysłowiowo zdradza i przysłowiowo obraża. Ach, proszę pana, no tak, no ja wiem, to są poważne sprawy, rozumiem, tak? Nie, my się zajmujemy tylko poważnymi sprawami. Wspiera nas w tym Kinga, która realizuje dzisiejszy program, i Paweł Chojnacki, który jest jego producentem. Bardzo dziękujemy. Wiemy. Za wsparcie. No mój drogi, i powiedz mi, ty w ogóle nie jesteś w Paryżu? Słuchaj, byłem z Przemkiem na wakacjach, ale czy to było w Paryżu, to ja nie wiem. Nie. Proszę pana. Na przykład Przemek to był w Paryżu, przyleciał do Warszawy, potem znowu poleciał do Paryża. Myślałem, że ty też wróciłeś do Paryża. Naprawdę z zaciśniętymi kciukami śledziłem walkę Przemka o wolność słowa. Bardzo, no naprawdę jestem dumny z Przemka. On potrafi wszystko. Naprawdę. To jest niezwykły omnibus. Cieszę się, że możemy się znowu odnaleźć w naszej telewizji. Dobrze, mamy telewizję, no, na zupełnie inną niż kiedyś, to znaczy równie beznadziejną, ale inną. O, tak jest. Tak jest. Ale powiedz, bo no, zrobiła się ze sprawy Przemka sprawa pierwszoplanowa. Zresztą dzisiaj gdzieś wyczytałem, słabo śledzę te igrzyska, przyznaję się bez bicia. Jakoś od, to już kolejne edycje igrzysk, na pewno na poziomie Pekinu mi przeszło oglądanie tych imprez. Natomiast dzisiaj gdzieś mi przemknęło, że mamy najgorsze statystyki od 52 roku, to znaczy od olimpiady w Helsinkach. Wtedy było bardzo słabo. I teraz mamy równie słabo sportowo, w związku z czym na główną gwiazdę tej olimpiady, no jednak wyrósł Przemysław Babiarz ze swoją elokwencją, ze swoją wiedzą o świecie, no i facet, który zdemaskował Lennona, stary, nie ma to nie, tamto. No, nie, to, wie, to, nie masz czegoś takiego w swoim CV. Nie, no w ogóle Przemek, jeżeli nas słuchasz, albo niech ktoś mu to powtórzy. No, jego intelekt, twój intelekt, Przemku. Znaczy, dotychczas opisywano komunizm jako system, w którym były represje, łagry, ubecja mordowała ludzi. Przepraszam, że użyję tego słowa, księża byli represjonowani. A teraz komunizm to jest there is no nation i w ogóle, i wszystko po prostu, że nie ma... Przemku, no naprawdę, jak tyś to zrobił? No, o tak po prostu nikt tak pięknie nie porównał komunizmu do pięknej piosenki. Ja tylko taki maleńki problem mam z tym, bo gdyby zwolennicy Przemka słuchali nas przypadkowo, to chciałbym się wam poradzić jednak, żebyście nie wyciągali wniosków ze słów piosenki. Bo na przykład taka jest piosenka, niektórzy z was znają, z ziemi włoskiej do Polski. Zapewniam tak, was, tu nie chodzi o agresję zmotoryzowanych oddziałów turystycznych płynących z nad Adriatyku czy jadących z nad Adriatyku do Polski. To taka metafora, wiecie? Trudne słowo, metafora. Więc ja bym też tego Lennona biednego tak nie męczył, ale rzeczywiście Przemek ze swoim rozpoznaniem komunizmu, no naprawdę. Ale chyba nie, no, bardzo... Zrobił wrażenie na tyle, że no, doczekał się masowych akcji znanych obrońców wolności słowa. W zasadzie murem za nim stanął wolny świat.
W imieniu Wolnego Świata przemówił pan Paweł Szrot. Posłuchajmy. Państwo zawsze mówili, że jeżeli ktoś jest pewny tego, że wszystko robił dobrze, jest uczciwy, to nie ma się czego bać. Państwo się boją czy nie boją dzisiaj? Zanim na to pytanie odpowiem, jeden ważny apel do naszych gospodarzy, czyli TVP. Odwieźcie redaktora Babiarza. Pan redaktor Babiarz powiedział prawdę. Jeśli mogę, to ja tutaj proponuję wątki, które poruszamy w tej dyskusji. Panie ministrze, mówienie o Johnie Lennonie, że pisał głupawe piosenki, świadczy o tym, że albo pan się nie zna na muzyce, albo na twórczości Johna Lennona. Natomiast panie ministrze, jeśli pan pozwoli, jest komunikat w tej sprawie Telewizji Polskiej. Nasi wszyscy widzowie mają szansę, prawo i możliwość się z tym komunikatem zapoznać. Antena nie jest miejscem do wygłaszania prywatnych opinii i kończymy. Ja nie wygłaszam żadnych prywatnych opinii. Ale ja mówię propos tego, co się wydarzyło. Panie ministrze, ja myślę, że jednak bardziej niż Johna Lennona ludzie chcą teraz posłuchać ważnych wątków dotyczących wydawania publicznych pieniędzy na wybory, które się nie odbyły. Dziękuję, pani redaktor. Więc wracam do pytania dotyczącego tego, czy Prawo i Sprawiedliwość ma się... Nie muszę dopowiadać, że pani redaktor nie usłyszała od pana Pawła Szrota odpowiedzi na pytanie, czy się boją, czy się nie boją i czy faktycznie niewinni nie mają czego się bać. Natomiast bardzo mi się spodobała ta końcówka wypowiedzi, a ja i tak powiedziałem swoje, no i co? Tak, tak. No, wolność słowa ma takie swoje konsekwencje. Ja jednak bym chciał ciut poważniej teraz powiedzieć. To, że pan Przemysław Babiarz jest głąbem, który nie odróżnia komunizmu od idei pacyfistycznych, to jest jedno. Ale to, że takiego człowieka wysyła się na olimpiadę i prestiżową imprezę, czyli trzyma się go w swoim ścisłym zespole i kolega prezes telewizji Celiński, ja jako skromny redaktor miesięcznika Kraków i Świat, wiemy, że pracuje się z tymi, z którymi się chce pracować. Tak? To jest podstawa funkcjonowania normalnych mediów. Nikt nie narzuca nam światopoglądu liberalnego, no dobieramy się tak jakoś, prawda? Mamy taki swój kolor. Więc jeżeli ktoś w telewizji dobrał sobie pana Przemka, który mądry zbytnio nie jest i mało tego, jest takim no, mało udanym, ale jednak talibem pisowskim, no to przepraszam bardzo, panie prezesie telewizji, a paszą ty won. Ty się na tym znasz, człowieku? Bo to jest dla mnie niepojęte. Jest trochę coś takiego, bardzo się nie zgadzam z tym, co pan Babiarz mówi, żeby nie było wątpliwości, ale jeżeli kogoś dopuszcza... Dziennikarstwo polega na tym, że się ma prawo do wypowiadania swojego zdania, choćby ono było najgłupsze. Tylko nikt nam nie każe z tymi idiotami pracować. Więc ja mam uzasadnione pretensje, tak sądzę, że uzasadnione, do telewizji publicznej, która w dodatku na koniec zachowała się kompletnie, zjadła własną żabę i pana Babiarza, który poleciał z powrotem, przywróciła do pracy i on za chwileczkę znowu coś głupiego powie, może nawet niecelowo. No ale proszę państwa, nikt wam z takim głąbem pracować nie nakazuje. Przy okazji bardzo dziękujemy panu Markowi Przed, który nas tutaj wsparł w walucie krajowej. Nasza telewizja nie korzysta z abonamentu, nie korzysta, nie dostaje przelewów z Krajowej Rady Radiofonii i czegoś tam jeszcze. W zamian za to no, pan Świrski nadal chce nam wytłumaczyć, że jesteśmy telewizją. Więc my jesteśmy co najwyżej pół telewizją, ponieważ nie dostajemy kasy, ale w zamian za to pan Świrski chciałby nas traktować jak inne telewizje i na przykład wymierzać kary. Pozdrawiamy go serdecznie. Najcieplej z Krakowa. Najcieplej jak można. Taki to przysłowiowy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ten Świrski cały. Ale wiesz co, bo no wiecie, to mnie ciekawi, bo ja się to, wiesz, no, chcę, nie chcę, przyglądam się tym mediom publicznym. Chcę, nie chcę, choćby z racji jakichś prywatnych kontaktów, no mam jakieś dużo różnych wiadomości. I ja się zastanawiam, czy to była ich świadoma decyzja, pozwolenie sobie na luksus,
pozostawienia człowieka, który no może nie wybijał się, ale to jest kwestia charyzmy, tak? Może był cichszy od Rachonian, ale trudno być głośniejszym od Rachonia, ale jednak stał w tym pierwszym rzędzie przy prezesie Kurskim, kiedy on wkraczał do Telewizji Polskiej, to ktoś podjął takie ryzyko. Zastanawiam się, na ile świadome, że jak się zostawia tych ludzi, a to nie dotyczy pana Babiarza, to dotyczy setek czy tysięcy osób w mediach publicznych. To dotyczy całej telewizji publicznej, za wyjątkiem małego odcinka, który nazywa się 19.30. To no dotyczy nie, ja bym tam znalazł jeszcze ze 2-3 jaśniejsze punkty. Ale to są punkty. Przy czym to też miałem taką przygodę z tą telewizją osobistą, gdzie się okazało, że ja jestem przez wydawców nie do odnalezienia. Wydawcy dostali takie polecenie od autorów programu, znajdźcie Celińskiego, i okazało się, że jestem nie do odnalezienia, o czym się dowiedziałem od autorów programu, którzy powiedzieli: słuchaj, dlaczego ty jesteś taki nieuchwytny, no szukamy cię. Chcieliśmy cię zaprosić, żebyś powiedział, co myślisz naprawdę, a ty w jakichś krzakach, jak państwo widzicie, za tak. prezesem Marcinem Krzak. A okazało się, że po prostu, wiesz, nikt w tym mieście związany z wydawcami TVP nie jest w stanie mnie znaleźć, może trzeba powołać komisję śledczą. To jest oczywiście żarcik, bo oczywiście wiesz, o co chodzi. No, raptem się okazuje na tym szczeblu takim średnim, że jest jakiś taki drobny sabotaż tego wszystkiego, i to nie mówię dlatego, że chodzi o mnie, mówię tylko dlatego, że się dowiedziałem, że taka sytuacja jest. No ale wiesz, no jeżeli się zostawia tych ludzi, jeżeli zostawia się i tę obsługę taką zaekranową, i tych frontmenów, bo Babiarz pojechał jako frontman na olimpiadę, to chyba ci szefowie telewizji nie powinni być zaskoczeni. No bo... Podkreślić, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale no myślę, że tak. Jeżeli ja teraz powiem coś wyjątkowo głupiego, przepraszam, cały czas mówię głupie rzeczy, wiem, okej, okay, ale wyobraźcie sobie... Nie cały czas. Czasami. Powiem coś wyjątkowo niemądrego. Coś, co państwa obrazi, cię wyobrazi. No, ja mam prawo do tego. Mam. Tak, no, nikt mnie nie zmusi, żebym mówił na życzenie tego prezesa Marcina Celińskiego, co on sobie zażyczy. Ale jest prosta sprawa. Pan Marcin mnie zna i jeżeli zauważy w moich oczach takie dziwne migliki, to po prostu nie zaprosi mnie do studia, na pewno, a może by mnie i wyprosił teraz, bo mógłby wyłączyć, prawda, cyk, cyk i powiedzieć... No, niestety, mam tu taki przycisk. No. Mam taki przycisk. Więc to raz jeszcze mówię, to nie jest kwestia wolności słowa pana Babiarza, bo w Konstytucji nie jest zapisane, ale jest to domyślne. Każdy ma prawo mówić dowolne idiotyzmy. Tak. Natomiast telewizja publiczna ma się kierować jakimiś standardami. Każda telewizja, ja nie mówię o Telewizji Republika, chociaż ona ma też swoje standardy, które są antystandardami, więc tam by Babiarz... I jeszcze jedna rzecz, zwróćcie kochani uwagę. A dlaczego pan Babiarz został w telewizji publicznej? Przecież została przejęta ze złamaniem wszystkich praw. Tak, oczywiście, że tak. Władze są niemoralne, nieetyczne. Przemku drogi, jak ty sobie dajesz radę w swoich wąskich majteczkach z tym, że jesteś w tak zdemoralizowanej instytucji? Chłopcze, opuść ją jak najszybciej i nie będzie problemu. Znaczy wiesz, ja ci mogę zdradzić pewną tajemnicę. Prawdopodobnie jest to jakoś związane z jego umową z telewizją, wiesz, która zakłada dosyć dobre przychody. I myślę, że to jest taki powód, dla którego tam został. Telewizja nie ma pieniędzy. Nie. Zresztą a propos Świrski, zapłać telewizji pieniądze, bo nie płacisz nam, to już wiemy, ale telewizji publicznej też nie płacisz. No weź, panie Świrski, pan tam Babiarza trochę wspomoże. No właśnie. Via telewizja Polska. Ale tak, żeby to trochę zmierzać do końca tego wątku, który moim zdaniem jest przeciekawy i wielowarstwowy, to powiedz mi jeszcze, bo ja usiłuję zrozumieć logikę zdarzeń i bardzo staram się nie
nie mówić ogień językiem Monty Pythona, choć najbardziej by on mi pasował do tego. Otóż masz człowieka, dziennikarza sportowego z jakąś marką, tego się nie da babiarzowi odmówić, wysyłasz go na prestiżową imprezę, on słynie z tego, że ma w tyle głowy różne statystyki, ciekawostki sportowe, raptem okazuje się być krytykiem sztuki, w szczególności twórczości Johna Lennona, opowiada jakieś kocopoły. Ja nie wiem, czy na miejscu władz telewizji rozważałbym jakieś wyrzucenie, zawieszenie takie spektakularne. Natomiast na pewno bym wiedział, co mam zrobić w nieodległej perspektywie, no ale wzięli go, zawiesili, zrobiła się afera, złamanie wolności słowa, wszyscy wiemy, że to bzdura. Po czym, rozumiesz, ściągają go do Warszawy, spotyka się z nim sam wódz naczelny telewizji całej, czyli prezes telewizji, no umówmy się, pan Babiarz to jest dziennikarz redakcji sportowej, między nim a prezesem telewizji to pewnie jest tam 12 szefów, a przynajmniej 6 formalnych, nie? Więc dostaje, spotyka się z najważniejszym człowiekiem w telewizji polskiej w obecności swojego szefa redakcji, wychodzi w zasadzie z komunikatem, że jest przywrócony, ale nie bardzo wiadomo dlaczego. No bo wiesz, dlaczego go przywrócili? Poza tym, że przyleciał do Warszawy, spotkał się i go przywrócili, no to jakby nie dostaliśmy takiego komunikatu, dlaczego jest przywrócony. A jeszcze zanim wyleci do tego Paryża, to mówi, że on z tą telewizją, to on już chyba nie będzie pracował, bo się dogadał z Republiką. To wiesz co, to trochę mi ręce opadają, bo już pomijając kwestie jakieś polityczne, telewizja publiczna jest polityczna, to powiem ci, biznesowo, w każdej korporacji, facet, który wychodzi i mówi, wiecie co, Coca-Cola, ja w zasadzie mam was w nosie, bo ja już podpisałem z Pepsi. To wiesz, co się z takim człowiekiem dzieje? No po prostu Coca-Cola zapomina o jego istnieniu. O jego numerze konta, o jego umowie i o różnych takich rzeczach, tak? Jak on już powiedział, że o tu za parę miesięcy pójdę do Pepsi. Zalega grobowa cisza, bo to jest podstawowa zasada korporacji, o byłych się nie rozmawia. A tu nie, no on to sobie rzucił, pojechał, siedzi, coś tam opowiada znowu mądrzej, głupiej. No jakąś kolejną wpadkę zaliczy, to nie ulega wątpliwości. Jak to widzisz? No, dla mnie to ani politycznie, ani biznesowo w ogóle się nie spina. Wiesz co, no bardzo niechętnie powiem jedną rzecz. Ma się takie wrażenie przy wielkich sukcesach i zaletach koalicji 15 października, zostaliśmy w Europie, to wiemy, że brakuje w niej ludzi, którzy by nie tylko z myślą, ale i z pasją i determinacją prowadzali nową politykę. Brakuje osobowości. Myślę, że to się z tego bierze, bo to nie trzeba być w korporacji Coca-Cola, żeby po czymś takim pana Babiarza nie wyrzucać. Po prostu nie dać mu na bilet, nie wpuścić go przed... Są dziesiątki sposobów, co ja będę państwu tłumaczył. I nikt tego nie robi. Słabo. Cojones nie te, prawdę mówiąc. No dobrze, odpuśćmy sobie, sobie tę powiedzmy coś radosnego. I największą gwiazdę olimpiady. Nie będziemy mówić rzeczy radosnych, ponieważ wedle mojego ściśle określonego, wrednego i perfidnego planu, w tej chwili powinniśmy sobie przypomnieć o istnieniu doktora Jakiego. Bo dawno go u nas nie było, nie wiem, czy zauważyłeś. On w ogóle, ci z tej suwerennej Polski, to oni tak ostatnio troszkę przycichli, jakoś takich mniej słychać, no ale doktor Jaki oglądał otwarcie Igrzysk Olimpijskich i ma na ten temat niejakie przemyślenia. Myślę, że wszyscy zasługujemy na to, żeby je poznać. Jak się panu podobała inauguracja Igrzysk Olimpijskich? Przypuszczam, że chyba nie bardzo. Tam było wszystko to, albo nie, duża część tego, co ja chciałbym zwalczać w życiu publicznym i po co jestem w polityce. Po pierwsze,
po pierwsze forsowanie na siłę tej ideologii genderowskiej i dziecko plątające się w oku półnagiego mężczyzny. To jest coś, na co ja się nie będę, z czym chcę walczyć w życiu publicznym. Więc to jest taki świat właśnie, w którym raz forsuje się te teorie dotyczące zmiany płci. Po drugie, to jest świat, gdzie nie chroni się dzieci od właśnie tej takiej często wulgarnej nagości, którą widzimy w tych wszystkich marszach genderowskich. I po drugie, ja chcę protestować przeciwko światu, który nie ma w sobie tolerancji i wolności religijnej. Więc tam widzieliśmy to wszystko na jednym obrazku. Ja jestem po to w życiu publicznym, żeby to zwalczać. Oni to zrobili celowo, z premedytacją, żeby po raz kolejny upokorzyć chrześcijan i katolików. Stary, ja... No jednak zapowiedziałeś coś poważnego, ale powiem ci, że w sposób, znaczy jak magister Jaki, jako taki zapowiada, że on będzie walczył o to, żeby była tolerancja, to od razu mi się przypominają ci krzyżowcy, którzy wjechali do Jerozolimy i kazali ścinać wszystkich mieszkańców w 1012 wieku, a gdy padło pytanie, ale przecież tam są również wierzący w naszego Boga chrześcijańskiego, ścinamy wszystkich, Pan Bóg sam rozpozna swoich. Rozpozna swoich, tak jest. Tak, nie, ale wiesz co, mnie z kolei przypomina to, ta wypowiedź Jakiego, jak on będzie walczył o tą tolerancję, przypomina nieustającą walkę o pokój Związku Sowieckiego, która za każdym razem, jak oni mieli zawalczyć o pokój, to musieli wysłać gdzieś czołgi, nie? Tak to jakoś się składało. To przypomnijmy, ważna olimpiada w Moskwie działa się w sytuacji wielkiego bojkotu, bo pół roku wcześniej Rosjanie rozjechali czołgami Kabul, wymordowali cały... Walcząc o pokój. No to żeby będzie była... To była taka walka o pokój, że kamień na kamieniu z tego Kabulu nie został. Więc ja też mam takie poczucie, że jakby pan Jaki zrealizował swoje idee walki o tolerancję, to byśmy już dawno płonęli na stosach w ramach tej o wolność. Wiesz, znalazłem taki zabawny, państwo sobie możecie sami znaleźć materiał, no bo wobec tego, jakby wyglądało, zadajmy sobie pytanie, jakby wyglądało wymarzone otwarcie zawodu sportowego? Do tego dojdziemy. Dojdziemy, dobrze, okej. Okay. Bo to bym chciał poruszyć... Będzie na ten temat materiał, bo jak widać wielkie umysły krakowsko-warszawskie myślą podobnie i będzie w kąciku historycznym poważne, prawidłowe otwarcie igrzysk olimpijskich jak najbardziej. Jeszcze państwo zobaczycie. Dziękujemy panu Markowi Przed za kolejną wpłatę w walucie krajowej. Dziękujemy także pani Katarzynie Jarek-Troczyńskiej. Także waluta krajowa do nas trafiła. Kochanie, jak tak dalej pójdzie, to my będziemy mieli od was więcej pieniędzy niż TVP od Świrskiego. To no, chyba nawet już zaczynamy mieć więcej pieniędzy. I dlatego Świrski chce skok na kasę, bo on po prostu widzi, że ktoś tu zarabia w mediach, czyli my. Tak, ciężkie pieniądze. Wiemy wszystkim, naprawdę. To jest. Ale wiesz co, no, zobacz, że to jest zresztą chór od Rosji po Alaskę. Mówię tutaj oczywiście o tej części Ameryki, która jest Trumpowa, o tej części Europy, która gdzieś tam się lokuje między AfD a PiS-em. Zobacz, że naszej prawicy zupełnie nie przeszkadza coś, co jest absolutnie skandaliczne moim zdaniem na tej olimpiadzie, a mianowicie udział sportowców rosyjskich i białoruskich, którzy po prostu zostali przemyceni na tę olimpiadę, łamiąc absolutnie wszystkie zasady. I zobacz, że panu Jakiemu to nie przeszkadza. Jemu przeszkadza element niedługi inscenizacji. Wszyscy podnieśli
wielki krzyk na temat tego, że to jest jakieś strasznie obraźliwe, bo skojarzyło im się to z ostatnią wieczorzą Leonarda da Vinci, zapominając, że ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci to jest obraz. Państwa bardzo zaskoczył. Prawdopodobnie to wyglądało zupełnie inaczej w oryginale i on to namalował z głowy, wiecie, to jest zaskakujące, to naprawdę. I do tego wszystkiego taki element znajomości, element znajomości historii wskazuje na to, że to dzieło w momencie, kiedy powstało, spotkało się z ogromną krytyką i było w ogóle wtedy uznane za obrazoburcze. Do tego wszystkiego to był taki okres w życiu Leonarda da Vinci, kiedy on musiał się szybko relokować ze względu na to, że wisiały nad nim oskarżenia sodomii. Po prostu był homoseksualistą i mało tego, krytycy jego dzieła twierdzą, że tamci mężczyźni są trochę załadni na tym obrazie i że to może mieć jakiś związek z jego preferencjami. I okazuje się, że nawiązanie, choć tutaj są dyskusje o jaki obraz chodzi, ale przyjmijmy przez chwilę roboczą, że nawiązanie do dzieła renesansowego homoseksualisty, które było uznane za obrazoburcze, dzisiaj w 2024 jest obrazą uczuć religijnych. Stary, no tego by naprawdę Monty Python nie wymyślił, tego by Mrożek nie wymyślił, tego by Bareja nie wymyślił. No, po prostu przy jakim to są same cieniasy. No, w ogóle nie Pozwolę sobie dodać taki maleńki wątek. Polska prawica chętnie krytykuje coś, czego nie rozumie, a... Czyli wszystko. Właściwie wszystko. W Igrzyskach Olimpijskich bierze reprezentacja udział tak zwanego chińskiego Tajpej. To jest Republika Chińska, potocznie zwana Tajwanem, która dzisiaj, nie wiem kiedyś, ale dzisiaj uchodzi powszechnie za jedno z najlepszych, najsprawniejszych demokracji świata. Jednego z państw najbardziej wolnych. I ono jest pozbawione prawa występowania pod własną flagą, własną nazwą, własnym hymnem, herbem i tak dalej, bo komunistyczne Chiny, w których terror jest bezsprzeczny i które łamią wszystkie możliwe zasady cywilizowanego świata, tego zażądały i jak to w świecie wielkich możnych bywa, wielki świat się przed tymi wielkimi Chinami ugiął. Ale o tym ani słowa nie ma, tak jak nie ma ani słowa o tym, że ci, którzy mordują dzisiaj ludzi na Ukrainie, są członkami klubów wojskowych, ci sportowcy rosyjscy, powiedzmy to otwarcie, są odpowiedzialni nie tylko moralnie, ale czasami wręcz wprost za budowę systemu imperialnego i to też im nie przeszkadza. No więc mamy prawicę, która jest kryptokomunistyczna i to jest tylko wynalazek Polski możliwy, wspaniały. No jest i zresztą to jest ich, mnie to nie zaskakuje, bo to jest ich długa, już wieloletnia tradycja. Jakoś jest tak, że jak im się coś nie podoba, to oni razem z chórem Aleksandrowa w chórze mogą występować, a jak, no naprawdę moim zdaniem skandaliczna rzecz pod tytułem szukanie jakichś takich bocznych wejść, tylnych wejść, kuchennych wejść dla tych sportowców, którzy powinni być wykluczeni. Ja już nie chcę się rozwodzić za bardzo nad samą ideą olimpijską, że jej już dawno nie ma, że ona została gdzieś tam wysadzona w powietrze bardzo dawno, w momencie, kiedy właśnie kraje typu Chiny zaczęły robić olimpiadę. Kraje totalitarne, dopuszczające się ludobójstwa na własnych obywatelach, kraje agresywne, to tej prawicy jakoś nigdy nie będzie to przeszkadzało. Nie przeszkadzało im handlowanie węglem czy ropą, nie przeszkadzają im też rosyjscy sportowcy na olimpiadzie. Przeszkadza im to, że im się pewna inscenizacja skojarzyła z obrazem Leonarda da Vinci. A ponieważ oni są wyznawcami tej takiej dzisiejszej polskiej odmiany katolicyzmu, czyli są po prostu bałwochwalcami, bo oni się modlą do obrazów i tutaj obraz im
popsuto. Bardzo dziękujemy Agnodarowi, który dorzuca w walucie, mam nadzieję, niedługo naszej, ale póki co jeszcze takiej zewnętrznej do naszej telewizji. To teraz już na pewno dostajemy więcej niż dostała TVP od Świrskiego. No i marzyło i choć się... byłoby nas stać na babiarza, my go nie zatrudnimy. Nie, nie zatrudnimy babiarza i to nie jest, proszę Państwa, przypadek. To jest przemyślane. Chciałeś zobaczyć, jak powinno wyglądać otwarcie Igrzysk Olimpijskich, które nie wzbudziłoby kontrowersji naszych prawicowych braci z suwerennej Polski i PiS-u, no to voilà. Уважаемый товарищ председатель Президиума Верховного Совета СССР, уважаемые члены Международного Олимпийского комитета семьи, уважаемые зарубежные гости, дамы, господа, товарищи, Организационный комитет Олимпийских игр 1980 года в Москве горячо и сердечно приветствует всех собравшихся сегодня здесь на центральном стадионе Владимира Ильича Ленина спортивную общественность мира в связи с началом игр 22-й Олимпиады. I tu miałeś wszystko. Miałeś i poważne przemówienie, i był pokazany, jak powinien wyglądać ruch sceniczny. Nie tam jakieś ustawianki. Sławny ten ruch sceniczny pruski. Nie, o jest, słuchaj, prostuję cię, to tak. Jest klasyczny krok defiladowy rosyjski z tym wymachem rosyjski. Charakterystycznym ręki. I na idealnie prostych nogach. No. To jest specyfika. I to oczywiście byli niewinni sportowcy, którzy przypadkiem ostatnio brali udział z tą flagą w wycieczce do Kabulu. Oni wrócili z Kabulu i się przemaszerowali. I tak ślicznie szli, tak rzeczywiście. Ale powiem szczerze, że ja już zapomniałem troszkę tamtych czasów i patrzyłem na to z takim... No, powiedzmy ciarami. Także rzeczywiście dla pana Jakiego z najserdeczniejszymi życzeniami zdrowia w komunizmie ten obrazek. Ja tylko chciałem jeszcze dodać, że tak prześmiewczo, bo to akurat było straszne. No było straszne. Komunizm to nie były żarty. Chcę powiedzieć, że znajdźcie państwo, wpiszcie sobie na YouTubie msza święta i piłka nożna i okazuje się, że to, co pan Jaki by chciał robić, to się ale zdarzyło. Ale państwo nie muszą szukać na YouTubie. Dostaniemy to? No bo ja bym bardzo proszę państwa, to jest drugi dzisiaj dowód, że ten program jest na żywo i mało tego, Bereś nie jest babiarzem, nie dostaje na kartce, co ma przeczytać, bo widziałeś to w Wirtualnej Polsce. Wirtualna Polska opublikowała filmik z jakichś zawodów w skokach, gdzie babiarz, który ze studia komentatorskiego, gdzie babiarz w którymś momencie dostaje kartkę i czyta tekst, to jest ten słynny tekst, w którym on powiedział, że Polacy wygrywają w skokach, ponieważ one są znowu transmitowane przez TVP, a nie przez TVN. No kurczę, ja myślałem, że on to sam powiedział. Nie, on to dostał na... Podchodzi ktoś z tyłu, rozumiesz, siedzi dwóch komentatorów, w tej takiej, wiesz, z
przy skoczni jakiejś dziupli komentatorskiej, podchodzi ktoś z tyłu, podaje mu kartkę, on tam chwilę czyta tą kartkę, po czym wygłasza ten tekst. Więc tu macie dowód, Bereś w ogóle nie chce czytać kartek ode mnie, tylko sam improwizuje. No. Pan Marcin też niestety, no, on nie czyta tego, co sobie sam napisał, no to już w ogóle. Także wiesz, podobno autorem tego tekstu był sam prezes Kurski. A, bardzo mi się chwali. Co nadaje jakby dodatkowego smaku całej tej sytuacji. Ale wiesz, ja wpadłem na ten filmik tak naprawdę na tą olimpiadę moskiewską jakoś tak w ostatniej chwili, bo sobie pomyślałem, przecież to jest kwestia mentalności ludzkiej, wiesz, to, że oni czują się obrażeni, że tam było, wiesz, za kolorowo, za genderowo, że był ktoś trans i tak dalej, to jest kwestia mentalności. Oni jednak chcieliby takiego poważnego Breżniewa na trybunie, może być Kaczyński, w tej samej roli, takie poważne, napuszone wystąpienia, no i potem takich, rozumiesz, ruch sceniczny polegający na kroku defiladowym, ewentualnie może być krok marszowy, no ale to już szczyt takiego rozluźnienia, że ten krok marszowy będzie, a nie defiladowy. Wiesz co, to jest niezwykłe, bo być może dotknęliśmy tutaj zasadniczej różnicy między tak zwaną prawicą a całą resztą świata. Oni są ponuro poważni. Tak? Znaczy luz polega na tym tylko, że można tą ręką przy tym kroku wyżej machnąć. Prawda? To jest kartka to z napisanym dowcipem, jest zamiast improwizacji. Gołębie tresowane, wypuszczane na rozkaz, to jest dowód improwizacji. No i to się państwu jakim i innym takim owakim podoba. No, coś w tym jest. Tak? No wiesz, i to jest takie bo jednak wiesz, jak mówimy o tej naszej prawicy, że ona jest taka mocno komunistyczna, i ja myślę, że to jest problem sformatowania umysłu. No są umysły totalitarne i nietotalitarne, i akurat ten totalitarny sposób widzenia, a propos gołębia, ja sobie właśnie teraz wypuściłem. Co to się stało, że prawdziwie powiedzieliśmy gołąb i na to z Marcinem gołąb, no przepraszam. Słuchaj, mam tu takie przyciski. Mam tu takie przyciski przed sobą, wiesz. I gołąbek, bach, jedziemy. Góra, mam taki, wiesz, suwak, góra, dół z tym gołębiem. No, to mnie już obiło, no naprawdę. Porządek, słuchaj, musi jakiś być. Paulus Lapkow przypomina i słusznie, że wtedy, w tamtych czasach, TVP obawiała się prowokacji nawet w Moskwie, więc transmisja emitowana była z pewnym opóźnieniem i w niewygodnych momentach zamiast obrazów wskakiwała plansza o problemach na łączach. Przy czym trzeba dodać, że transmisja z meczu, to też słynna historia, z meczu Polska-Związek Radziecki na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, szła tą samą techniką, tylko że tam już byli inteligentniejsi, mieli takie przebitki na trybuny. I ponieważ tam faktycznie na trybunach pojawiały się transparenty o Solidarności, o stanie wojennym i tym podobnym, to jak gdzieś to się w kadrze pojawiało, to był tam taki sprytny człowiek albo sprytni ludzie, którzy natychmiast dawali taką przygotowaną, parosekundową wstawkę pod tytułem "Na trybunach ludzie biją brawo". No, wiesz, to też i te parę minut im dawało taką możliwość opóźnienia w tej sprawie. Bardzo dziękujemy Kanadzie i Czesławowi Lisieckiemu, który nam pisze, że w Vancouver jest nudniej niż w Polsce. Czesławie, żebyś ty wiedział, jak my ci tej nudy zazdrościmy. No, naprawdę. No, to dziwnie brzmi, że zazdrościmy nudy, ale naprawdę zazdrościmy. Nuda jest fajna, nie? Tak, no, bora, tak, też tak uważam. Nuda jest fajna, tak, chętnie. No, ale czas na kącik przysłów. Ten kącik jest zagospodarowany przez przysłowiowego prezydenta z Krakowa, z przysłowiowego Krakowa, który zna bardzo dużo przysłów i w jednym zdaniu może ich zmieścić bardzo wiele. W
ogóle szacun i zazdrość, że to twój ziomal stary, no po prostu duma. Tak, ja rozumiem, że wy tam przysłowiowo pękacie z przysłowiowej dumy w tym przysłowiowym Krakowie, no a my możemy tylko zazdrościć, no sami posłuchajmy. Jeszcze zatęsknicie za naszym Andrzejem. Przysłowiowym Andrzejem. Posłuchajmy przysłowiowego Andrzeja. Policja odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej, za ten przysłowiowy spokojny sen obywateli. Temu przysłowiowemu funkcjonariuszowi, który zaczyna wykonywać swoją służbę od tego krawężnika. Przysłowiowe niestety prawie, że obcinanie ręki za korupcję przyniosło skutki. Ta korupcja była także i w policji. Panowie dobrze o tym wiecie. Poczynając od przysłowiowej drogówki na najwyższych strukturach kończąc. Nie, przepraszam. Co wy z tymi przysłowiami w tym Krakowie? Przysłowiowa żona stała z tyłu przysłowiowo. To są takie słowa, bo to jest... Tak w Krakowie, jak chcemy okazać wykwintność, to odnosimy się do cytatu, prawda? No wszyscy wiemy, są przysłowia mądrością narodów, więc pan Andrzej znany takie przysłowie, no tam jak on mówi na przykład o tym, że sen spokojny obywateli, prawda? Przysłowiowy sen spokojny obywateli, tak. Jest takie znane przysłowie, państwo je znacie. Sen spokojny obywateli wtedy, gdy krowa Andrzejowi się ocieli, albo świnia Andrzejowi się. Są takie przysłowia. I on ma po prostu to jest A czekaj, ale pani Iwona ma dla ciebie większe zadanie. Przysłowie o drogówce daj. Sprawna drogówka jest jak fajna krówka. Przysłowie. Albo prostytutka. Nie, to byłoby do czegoś innego. Dobrze. Nie, no słuchajcie, tych fantastyczne. Znaczy, Andrzeju. Bardzo nam będzie ciebie brakowało, chyba że jednak byśmy zmienili konstytucję i zrobili taki tytuł honorowego. Słuchaj, ale możemy zmienić konstytucję i na przykład zaproponować Andrzejowi przysłowiową trzecią kadencję. Przysłowiową trzecią kadencję? Nie, ale... O Boże, drogówka od trutka, makówka, bo wszystko, znaczy to tak na marginesie jest uważane za bardzo poważny błąd językowy, kiedy chce się przytoczyć coś mądrego i odwołuje się do tak zwanego przysłowia, które nie jest... No dobrze, no Andrzeja mamy, jakiego mamy, no trudno. No. Przysłowiowego mamy Andrzeja. Przysłowiowy Kraków, przysłowiowo dziękuję Andrzejowi. I niech nam przysłowia lekkie będą. Słuchaj, sam chciałeś, bo też tak sobie pomyślałem, że naszemu sportowi poza babiarzem przydałoby się silniejsze wsparcie. No i tutaj, proszę państwa, jest taka możliwość. Chwilowo jeszcze nie wyszło, ale próby trwają, bo jak się okazuje, takie wsparcie na Euro 2024 nasza reprezentacja miała. Zobaczcie państwo sami. Jaki to jest kad na baby? Kosa. Ucho. Widział pan? Co? Ucho. Co? To chyba nie całkiem ten materiał. Polskiego Związku Piłki Nożnej mam o to, żeby ten wymiar duchowy też był obecny. Nie spodziewałem się, że aż w większości będą witać z polskiej reprezentacji o pochodzenie na to, cieszę się. Dziękuję, że tu jesteście tak licznie zebrani, że łączy nas i piłka, ale msza święta i modlitwa, bo to jest naprawdę dla nas bardzo ważne. Tego wieczoru noc na stadionie była ruchliwa, zaludniona tysiącami cieni. A gdy reflektory pomalowały na zielono aksami podromnego trawnika, noc zaintonowała chorał podtrzymywany tysiącami głosów. Następnie mistrz ceremonii sędzia dał znak rozpoczęcia uroczystości. Biała piłka przelatywała od gracza do gracza, jakby wszystko było dokładnie naprzód przygotowane. Przechodzimy.
No mocne, to było mocne, proszę Państwa. Warto dodać, że ta msza w intencji powodzenia polskich sportowców, czyli piłkarzy na Euro 2024, oczywiście zakończyła się ogromnym sukcesem. Ogromnym. Dwie msze, zauważ, że były dwie. Nawet dwie były. To nie tak, tak, bo tam pada na początku, że pan ksiądz się nie spodziewał, że będą aż dwie msze. Mnie najbardziej zafrapowało, bo może jakieś nowe. Bo on czytał jakąś Ewangelię o piłce nożnej o stadionie. Nie wiem, która to Ewangelia. To jest Ewangelia według świętego fryzjera, tego, który siedział. A, no tak, 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 tak. To chyba, że tak. Ale to jest też ważne spostrzeżenie, proszę Państwa, to wyjątkowo nie była transmisja z kościoła w Krakowie, bowiem w Krakowie kibice przychodzą z maczetami, to nie ma tak, żeby tam tak sobie weszli po prostu. Więc nie, nawet... bo w kościołach w Krakowie nie czyta się tej Ewangelii o świętego fryzjera o piłce nożnej, tylko czyta się jakąś Ewangelię o maczetach. Tak, tak, tak. A maczeta błysnęła nad zieloną trawą i cięła powoli jak Andrzeja coś. No tak, tak, to jest taka poezja. Przysłowiowa maczeta. Przysłowiowa poezja przysłowiowej maczety. Tak. Słuchajcie Państwo, no więc panie Jaki taki, masz pan taki początek imprezy sportowej, jaki sobie wymarzyłeś. Niestety to również nie przynosi rezultatów i będzie walcz dalej o tę tolerancję. I może następna msza będzie jednak z maczetami, to byłoby coś, byłoby bardziej krwisto i bardziej sexy, na pewno. Słuchaj, nie było nas tutaj chwilę, trochę żeśmy odpoczywali, a w międzyczasie działy się ważne sprawy. Wrócił też temat uszu na tapetę, uszu opatrzonych na różne sposoby. Ja sobie przypomniałem, że specjalistą od uszu był niejaki inżynier Kwaśniewski z filmu Stanisława Barei Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. No i myślę, że Państwu też można przypomnieć, że ten problem uszu nie był wymyślony w Stanach, nie był wymyślony w Ukrainie i to nie było tak, że to ukraiński granatnik wywołał problem uszu albo jakiś tam nieudany snajper amerykański, tylko my Polacy w ogóle bardzo wiele zawdzięczamy Barei, ale właśnie dzięki Barei... A świat nam Polakom, tak? No, zresztą, co ja będę gadał? No zobaczmy to. Jaki to jest kad na baby? Kosa. Wywiozę, brawo. Ucho. Widział pan? Co? Ucho. Co? Chorany Boga, to pan nie wie, że on kobiety w ucho gryzie? Zajęcia byłoby dla nas dwóch na 2 lata. Nie na 2 lata, a na 2 miesiące. Dla jednego. Oj, że w gębie to każdy jest silny. No i? Pa, 2 miesiące minęły i co? I? Ale milicjantki to by pan nie dał rady. Założysz się? O honor? Nie, o 200 zł. Obie? Pana tak to śmieszy. No, ucho no, tak. historia prawdziwa. Nasz wkład w historię świata jest profetyczny. Profetyczny. Szkoda, że Bareja no niestety już nie kręci filmów, wiadomo, z oczywistych, bo by na pewno jeszcze parę rzeczy nam przepowiedział. Mnie jednak najbardziej komendant policji wzruszył w roli policjantki, milicjantki. I a propos, może ktoś z Państwa wie, co się dzieje dzisiaj z komendantem? Ten człowiek no tak bardzo zapisał się w historii Polski, nawet bym powiedział hucznie zapisał, rozrywkowo rozerwał. Komendant próbował swoich sił w sporcie. No. A widzisz. A konkretnie w tym sporcie, który wszyscy najbardziej kochamy,
okazał się być bardzo przydatny dla pewnego klubu piłkarskiego z Gliwic. Pan wiesz? Nic pan nie wiem. Co pan opowiadasz mi? Pan wiesz, ale jakoś mu tam chyba nie poszło i jakaś to była krótka kariera. Myślę, że przeszedł na utrzymanie brata. A brat, wiemy jaki nawet, tak, tak, sławny brat. Tak, tak, tak. Tego brata, którego pan komendant wyreklamował z aresztu śledczego swego czasu i zdaje się, że silnie pracował nad tym, żeby, jak to się teraz mówi, wygumkować jego udział w pewnym procederze przestępczym polegającym między innymi na wyłudzaniu podatków, na unikaniu podatków i na nielegalnym obrocie, więc zakładam, że jak brat brata potrafi z kicia wyciągnąć w takiej sytuacji, no to ten wyciągnięty z kicia no chyba jest w stanie utrzymać brata. Tym bardziej, że z kicia trochę tam przeoszczędził. Ale to tak do tego nawiązując, o czym mówiliśmy na początku. Panie premierze, panie ministrze sprawiedliwości, może by ujawnić, jak to dokładnie było z głośnikiem Bluetooth ściągniętym przez pana komendanta. Być może ale go nie... to chyba jest już, bo oczywiście to musi być teraz przedmiotem dalszych procedur, ale wiesz, no teraz jakoś na początku wakacji pojawiła się w końcu ekspertyza biegłych dotyczących głośnika, którzy jednoznacznie stwierdzili, że głośnik jednak nie miał funkcji głośno mówiącej i że ten sprzęt ma 3 zabezpieczenia, w związku z czym przypadkowe uruchomienie jest niemożliwe, bo to są 3 bezpieczniki, nie da się tego uruchomić tak, jak to pan komendant mówił, że on tam spustu nie dotykał, w ogóle niczego nie dotykał, tylko takosę wziął do ręki. To jest po prostu fizycznie niemożliwe, bo to nie jest prosta różnica z II wojny światowej, tylko to już jest sprzęt bardziej zaawansowany. W związku z czym, no, ja myślę, że ta pierwsza teza, która tu krążyła po Warszawie, że to była taka impreza, że ciesz się, że czołgi nie jeździły. Że szkoda, żeby tam nie było, prawda? Tak, no wiesz, są dobre imprezy, które nas omijają. Na niektórych się tak dzieje, no prawdopodobnie chłopaki tak sobie się gdzieś napędzili, taki żarcik. A ja nie nacisnę? Ja nie nacisnę? No, dawaj! Kocham cię, komendancie. Tak, dobrze. Ucho trochę tak jak u Trumpa, ale... A czy wiesz, w tej całej sprawie, co też trzeba powiedzieć, myślę, że istotniejsze powinny być zarzuty mataczenia, zacierania dowodów, utrudniania pracy śledczym, niż sam zarzut zrobienia dziury w suficie, bo to jest jakaś tam oczywiście... Ale może być szkoda. I ten, i ten. Nie, to ja nie mówię, żeby się... Ja bym chciał, żeby pan komendant odpowiedział, a nie siedział na wysoko opłacanej emeryturze spokojnie. No tak. Z całą pewnością. Tylko, że mówię o pewnej takiej higienie społecznej. No. Po prostu trzeba oduczać kłamania, oduczać mataczenia w momencie, kiedy no, coś się wydarzy, bo ja zakładam, że pan komendant, może to zbyt śmiałe założenie, nie miał w planach zrobienia dziury w suficie. No, prawdopodobnie to się jednak wydarzyło obok jego woli, a nie z jego woli. Poza tak. tym, no, w przeciwieństwie do bagażera nie dostał kartki z takim poleceniem. Tak. Dokładnie tak. Wszyscy jesteśmy dorośli, wiemy, że bywają stany świadomości, w których dzieją się rzeczy obok woli. Oczywiście szczęśliwie nam się to nie przydarza, ale wiemy, że tak może być. No i za to po prostu trzeba odpowiedzieć. Paulus ma rację, dobrze, że ten idiota w okno nie celował, pocisk zdążyłby się uzbroić i byłoby naprawdę tragedia. Tak, zgadza się. Dobrze, że
ten pocisk potrzebuje czasu na uzbrojenie, niestety, a odległość do sufitu... Jak przystało na komendanta, ja wam powiem, on celował w okno, tylko nie trafił. A to tego nie należy... Okno jest tego duże, nie należy, jest łatwo trafić w okno. Czyli to jest przypadek na przypadku. Tak jest. Przypadek na przypadku. Witku, nie będziemy już dzisiaj pytać siebie, czy to, dlaczego to, co widzą wszyscy, czyli to, że PiS finansował kampanię ze środków publicznych, wiedzą wszyscy, poza nieliczną garstką osób, których z przypadkiem wszystkie są w Państwowej Komisji Wyborczej. To jest taki zbiór tych osób niedowidzących. Nie będziemy o tym rozmawiać, bo na poważnie za parę minut porozmawiam o tym z Andrzejem Rozenkiem, który jest gościem Resetu. No, cieszę się, ukłony dla Andrzeja. Państwa także zapraszam, to już 3 minuty do tego programu, nawet niecałe z tego, co widzę na liczniku. Co, my Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy panu Markowi, dwa razy mu nawet dziękujemy. Dziękujemy pani Katarzynie Jarek-Troczyńskiej, Agnodarowi, Czesławowi Lisieckiemu za to, że nam tutaj oabonamentowali się z własnej woli na tę naszą telewizję, ha, ha, ha. Dziękujemy Pawłowi Chojnackiemu, który był producentem tego programu. Dziękujemy Kindze, która dzielnie nas realizowała. Dziękujemy bardzo Państwu i przypominamy już za tydzień o tej samej porze Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Dobranoc. Kłaniamy się.